Dzień dobry, panie trenerze. Gratulacje wczorajszego wyróżnienia. Proszę mi powiedzieć, czy ten tydzień pozwolił wam złapać troszeczkę więcej oddechu? Wypoczęci już jesteście w porównaniu z przed meczem Legium? Let's say like this, last week was tough, but for us successful. Więc zeszły tydzień był dla nas ciężki, ale udany. And I think we all needed some days to recover from this. I wszyscy potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby odpocząć. Both players and staff and maybe also supporters. Zarówno zawodnicy, jak i na pewno też kibice. So, but now we football is about next game and now we're looking forward to next game and we are very excited to play at home against Lubin and make sure that we can keep on being unbeatable. Jeżeli chodzi o piłkę, to zawsze patrzymy na kolejny mecz, skupiamy się na tym, co przed nami. Bardzo cieszymy się na kolejny mecz z Lubinem, na to, że będziemy ten mecz rozgrywali tutaj w domu u siebie. Mamy nadzieję, że uda nam się trzymać dalej ten poziom i że będziemy niepokonani. It has been tough work to get into the race again, because 1 month ago it was probably a lot of people that was doubting that the situation should look like it do right now. Ciężko było też dostać się z powrotem do tego biegu, do tego wyścigu, ponieważ miesiąc temu jeszcze było wiele osób, które wątpiły w to, że nam się to uda. Jednak nam się udało. And my opinion to stay in the race will take even twice harder work to make sure that we really can stay in these performances week after week now. I teraz według mnie pozostanie w tym wyścigu będzie jeszcze cięższą pracą. Będziemy musieli się bardzo postarać, żeby zostać w tym wyścigu z tygodnia na tydzień i radzić sobie dalej, tak jak sobie radziliśmy. Dziękuję. Kuba? Panie trenerze, to co się wydarzyło po meczu z Legią, czyli między innymi kontuzja naszego... Jaka jest sytuacja kadrowa w zespole przed meczem? We had some issues in the team after the game against Legia and it's all okay. We also had some issues during the game. We needed to sub Lonchar very early in the game and he will be out also for this game. He's not fit to train yet. What also happened during this game was that Kutris got some problems in the beginning of the game, but he was really fighting to stay on the pitch and he is okay now. More what happened was that Linus Wahlqvist got his 4th yellow card and he's suspended. So for Sunday's game we have out Lonchar and we have Linus out for suspension. Więc mieliśmy problemy po meczu, ale też w czasie meczu. Wiadomo, co się stało z Lonczarem, kiedy doznał kontuzji. Musieliśmy go wymienić bardzo wcześnie w tym meczu. Natomiast kontuzji też doznał Kutris, który nie chciał zejść z boiska i walczył dzielnie w czasie tego meczu. Natomiast mamy też jednego zawodnika zawieszonego, czyli w niedzielnym meczu nie będzie Lonczara, nie będzie Linusa, który został zawieszony również. Jeżeli chodzi o Lonczara, to on jeszcze dalej nie powrócił do treningów. Wszystko było w porządku, ale nie powrócił, nie trenuje jeszcze. Sorry, I was too long. A Benedikt Zech, bo wiemy, że on podjął treningi, ale czy on już jest do grania, czy jednak wchodzi do treningów na lekko? It was a hard hit when Benedikt Zech got injured exactly, I don't know if it's 17 days ago. To był taki dla nas dosyć spory cios, kiedy doszło do kontuzji Benedikta Zecha. I nie wiem, czy to było 16 czy 17 dni temu. But especially Ben, but also the medical team has done an extraordinary work to get recovered so fast. So he has been in training for 3 days now.
Dzięki wysiłkom naszego zespołu medycznego udało się go przywrócić do formy. Już od 3 dni z nami trenuje. And we will see tomorrow if we consider him as fit enough to join the team or not. Zobaczymy jutro, czy okaże się, że on może dołączyć do zespołu już, czy nie. Dziękuję. Jakub? Panie trenerze, kto za Linusa? Czy już pan ma taki zawodnika wybranego, czy jednak w ostatniej chwili, bo kilka takich opcji zaskakujących może być? Always surprising. Zawsze zaskakujące. To be a coach, it's not to create problems, because problems will come, and I'm here to find solutions also. So I will find solution for this, but I don't want to say what right now. I want to wait until Sunday. Więc bycie trenerem to nie jest tworzenie problemów, ale ich rozwiązanie, znajdywanie rozwiązań, więc ja nie chcę stwarzać tu problemów, ale na pewno znajdę jakieś rozwiązanie. Nie mam jeszcze odpowiedzi na dzień dzisiejszy, ale to się okaże wkrótce. Przed meczem z ŁKS-em można było się dużo zastanawiać, jak ten ŁKS się zaprezentuje, bo zmienił trenera. Zagłębie cały czas trenuje z tym samym szkoleniowcem. A to jest taki przeciwnik, którego również bardzo byśmy chcieli pokonać ze względu na między innymi na jesienną porażkę w Lubinie. Czego pan się spodziewa po tej drużynie w niedzielę? Both LKS and Lubin games in the fall was tough for us. It comes after each other, I think, also, and it was very poor performance. So, and we reacted good when we have LKS at home, and I hope we can do the same against Lubin on Sunday. Więc oba te mecze z ŁKS-em i z Lubinem w zeszłym sezonie wypadły bardzo słabo. Nie pokazaliśmy się z najlepszej strony. Natomiast teraz w domu pokazaliśmy się z dobrej strony z ŁKS-em, więc mam nadzieję, że ten mecz wypadnie dobrze. I think Lubin is quite consistent in their playing style. Myślę, że Lubin jest bardzo konsekwentny, jeżeli chodzi o styl gry. So in this case we it's easier to predict how they are going to act on the pitch, but we still don't know. Więc w tym wypadku łatwiej jest przewidzieć to, jak będą się zachowywali na murawie, ale nadal nie wiemy do końca. But we need to focus on ourselves. We need to especially stay in the way we have fight for Pogoń's best during these games that we have played now previous week. And we need to be a little bit more skillful with the ball without losing the attitude and the mentality to defend. Więc na pewno będziemy musieli się skupić na sobie. Musimy się skupić na tym, jak nadal podtrzymywać tego ducha walki, pogoni, które pokazaliśmy ostatnio. Musimy być trochę lepsi w rozgrywaniu piłki i musimy się skupić też na obronie. Dziękuję, proszę bardzo. Dzień dobry. Na samym początku też ode mnie gratulacje za tytuł trenera lutego. Panie trenerze, pytanie będzie dotyczyć naszego najbliższego przeciwnika. Kto pana zdaniem wyróżnia się w zespole trenera Waldemara Fornalika i na kogo tak należy zwrócić uwagę przed niedzielnym meczem? First of all, thank you. Przede wszystkim dziękuję. I would say that it's a quite well-organized team. We have two former players from Pogoń there, Damian and Mata. Damian that has played regularly and Mata that has played last 3 or 4 games, I think. Więc przede wszystkim to jest bardzo dobrze zorganizowany zespół. Mamy tam dwóch byłych graczy z Pogoni. Damiana Mata, tak? Damian Dąbrowski i Luis Mata. Mm-hmm. Oni grali w ostatnich 3 czy 4 meczach również. It's a team that is very strong in set pieces, for example. Strong central defenders in the air and also right fullback. They have speed on especially right side, good in counter-attacking, so
It's hard to put one player up and say this is the threat. It's a team threat. Więc jest to zespół bardzo dobrze zorganizowany. Oni świetnie prowadzą elementy stałe gry. Są dobrzy w obronie, dobrzy w ataku. Dobrze sobie radzą z kontratakiem, więc musimy się skupić na całości, na sobie i jakoś sobie z nimi poradzić. Proszę bardzo. I jeszcze jedno pytanie. Właśnie pan wymienił, że Zagłębie jest drużyną dobrze graniącą z kontrataku i ma właśnie szybkich skrzydłowych w postaci Kacpra Chodyny. Czy będzie pan właśnie uczulał zawodników na ten aspekt gry i to, żeby byli ostrożni przy rozgrywaniu akcji ofensywnych, ponieważ kontratak może spowodować duże zagrożenie w naszym polu karnym? Chodyna, ja? Yeah, for sure, for sure. For me, we have shown that we can defend against Lech Poznań, we can defend against Legia. It's all about what's going on in our own heads to defend against Lubin. We need to be very proper, 100% focused, then we'll fix this part, for sure. So we need to stay in our mentality and the attitude we have had in these games and make sure that we are better in our attacking. Więc na pewno nie będzie to łatwa przyprawa. Daliśmy sobie jednak radę z Lechem, daliśmy sobie radę z Legią. Wszystko zależy od tego, co dzieje się w naszych głowach, czyli w 100% musimy być skupieni na grze, musimy podtrzymywać tego ducha walki, musimy mieć odpowiednie nastawienie i postawę w tym meczu. I musimy być lepsi w ataku. Dziękuję. Poproszę kolejne pytanie. Kuba. Panie trenerze, ja wiem, że pan nie udzieli w szczegółach takiej informacji, ale czy na mecz z Zagłębiem powraca pan już do ustawienia jedenastki z piłkarzem młodzieżowym, czy jednak no, pewne elementy pana skłaniają, żeby jeszcze się wstrzymać z taką decyzją? I haven't decided yet. Jeszcze nie zdecydowałem. But let's see. I think it's a bit about a feeling I have the day before game. Let's see about this. Więc jeszcze nie podjąłem decyzji. Zobaczymy. To bardziej chodzi tutaj o to, jak będę się czuł tuż przed meczem. Także zobaczymy. Dzień przed meczem. Panie trenerze, biorąc nawet pod uwagę, że Benedikt Zech może w sobotę dać panu znać, że jest gotowy w 100%. Mamy świetnie prezentującego się od początku wiosny Mariusza Malca. I bardzo dobrze prezentującego się w ostatnich spotkaniach Leo Borgesa. To czy Leo może dostać szansę od pierwszej minuty, czy jednak będzie pan starał się przywrócić Benedikta do jedenastki? Maybe we play with all three of them. Może wszyscy trzej zagrają, zobaczymy. I can't answer it honestly. I consider it like this. I'm very happy with this kind of challenge for my decision making, because I'm happy that Benedikt Zek hopefully is fit, and Leo Borges' performance against Legia is on the absolutely top level. So a position that we struggled a lot in the beginning of the season, and also after 7 minutes against Legia away, is now a position where I have some challenges, is to put one in. Sorry, it was long again. Więc przede wszystkim cieszę się na to, że to podjęcie decyzji będzie dla mnie takim dużym wyzwaniem, bo mam nadzieję, że Benedikt Zech będzie gotowy do gry. Również Leo Borsz sobie radził świetnie w meczu z Legią, po prostu tam dał popis klasowy na najwyższej klasie. I szczególnie, że na początku szło nam troszeczkę ciężko przez pierwszych 7 minut, potem sobie poradziliśmy, więc no, cieszę się, że mam takie wyzwanie, jeżeli chodzi o tą decyzję. Dziękuję. Kto następny z pytaniem? Czy Kuba jeszcze? Ja, proszę. Bo pan wspomniał o Damianie, wspomniał pan o Luisie. Wiadoma sprawa, że Damian jest taką postacią, że będzie chciał się pokazać chyba bardziej
niż Luis i też ma większą robotę do wykonania. Czy tego zawodnika, po pierwsze, czy tego zawodnika panu brakuje w tym momencie w zespole? A po drugie, czy ma pan sposób na ograniczenie jego tam, znając jego możliwości i pomysły na grę, na ograniczenie jego swobody? You know, I'm when I coach a team, it has not happened to me yet that I miss a player that is not there. I don't think like this. I appreciate the players, Damian. I appreciate Mata, for example, because of his game we have in front of us. But it's not that I will not miss that we have Linus suspended in this game. I don't go around thinking about that he's suspended. When you get new opportunity and you keep on going, so I don't miss any player. Więc jako trener ja nie prowadzę drużyny w ten sposób, że kiedykolwiek myślę tak, że kogoś mi brakuje w zespole. Doceniam bardzo talent Damiana i Maty. Szanuję to, jakimi są zawodnikami, natomiast teraz mamy zawieszonego Linusa i też nie będę skupiał się na tym, że mi brakuje w zespole. Skupiamy się na kolejnym kroku, na tym, co przed nami i jakoś będę sobie z tym radził. A ja tylko jedno pytanie. Panie trenerze, ja wiem, że my skupiamy się przede wszystkim na sobie, ale tak się składa, że nie wygrywamy jak żaden inny zespół w Ekstraklasie wszystkich meczów, więc nasza pozycja i sytuacja w tabeli zależy też od wyników innych spotkań. Dzisiaj jest mecz Jagiellonii ze Śląskiem, czyli lidera z wiceliderem. Czy ma pan jakiś pogląd, przeczucie, jaki wynik byłby dla Pogoni w tym meczu najlepszy? Czy dobrze by było na przykład, żeby oba zespoły straciły punkty, czyli żeby był remis, czy lepiej by było w kontekście tego, że walczymy o Mistrzostwo Polski, żeby to jednak Śląsk przegrał? Czy może uważa pan na przykład, że Jagiellonia jest trudniejszym rywalem od Śląska i lepiej by było, żeby przede wszystkim ona straciła punkty? You always take me with this kind of question. Zawsze pan mi tutaj daje do wywiadu z takim pytaniem. I think because I have said all the time that I think this will be a tough race all the way in. And probably at the moment I start to say this, some of you didn't believe me because Slonsk was so far ahead, and I think now it's tighter in the league. But you know, it has. At the moment, I said that the race will be very tight. After this, we have played 4 or 5 games in the league, and it's 15 more. So I think it's absolutely too early to say what's going to happen. I stay with that. It will be very, very tight all the way in. Very, very tight. Więc ja już mówiłem wielokrotnie, że powtarzam, że ten wyścig, ta cała, to będzie bardzo ciężka przeprawa dla nas. Może niektórzy z Państwa mi nie wierzyli, że tak rzeczywiście tak myślałem, ale tak właśnie myślę. Może dlatego, że Śląsk był tak daleko przed nami, był poza naszym zasięgiem. Natomiast teraz w lidze już się wszystko zacieśnia i to będzie jeszcze większa, jeszcze trudniejsza przeprawa dla nas. Zagraliśmy dopiero 4-5 meczy, a mamy przed sobą jeszcze 15 spotkań. Także jeszcze raz powtarzam, że będzie to bardzo ciężka dla nas przeprawa i będziemy musieli się mocno tutaj napracować. No to z tych trzech pytań, w tym jednym pytaniu, które zadałem, to poproszę odpowiedź chociaż na jedno. Który z rywali jest według trenera trudniejszy dla Pogoni? So out of the three questions I ask, please answer one. Who do you think out of those two opponents is worse for Pogoni? I think Śląsk is leader by 5 points, correct? Śląsk prowadzi 5 punktami, prawda? I will say like this: if it was Raków, Lech Poznań, or Legia was 5 points up, you will sit here and say the league is over. Śląsk prowadzi 5 punktami. Gdyby to było Raków, Lech albo Legia, gdyby oni prowadzili 5 punktami, to bym powiedział, że to już jest po rozgrywkach. I'm right or wrong? Czy mam rację? Czy się mylę? Maybe. So what I want to say is that Slonsk is 5 points ahead, so they are absolutely the top concurrent in this.
Więc Śląsk prowadzi 5 punktami, więc oni są na szczycie tej konkurencji. Są największym konkurentem dla nas. Did I answer one of your questions? Czy odpowiedziałam na jedno pytanie? Dobrze, dziękuję. Thank you. Zakładam, że Artur jeszcze. Proszę bardzo. To jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, wiadomo, żaden z piłkarzy nie lubi przesiadywać na ławce rezerwowych. Każdy chce grać. Mam na myśli teraz Leo Borża, bo ten zawodnik zrobił niesamowite wrażenie chyba na wszystkich swoją grą, a przecież on nie był podstawowym wyborem, natomiast za każdym razem, jak wchodzi na boisko, chociażby mecz w Pucharze Polski w Szczecinie z Górnikiem Zabrze, gdy też w trudnym momencie się pojawił i zdobył zwycięskiego gola, z ŁKS-em, gdy musiał zastąpić Daniela Lonczara Legia, no, spisuje się rewelacyjnie. Czy on w jakiś sposób okazywał panu niezadowolenie ze swojej sytuacji w drużynie, czy też ciężko, sumiennie pracuje, czekając na swoją szansę? Longer answer. He come as a kid to Pogoń. He's not too young, but he's still young. But he was a little boy when he come here. Więc to będzie taka dłuższa odpowiedź. Jak on przyszedł do Pogoni, to był dzieciakiem, był bardzo młodym chłopakiem, kiedy do nas przyszedł. He was lazy. Był leniwy. He didn't work hard. Nie pracował cię. He probably eat shit. Chyba oszukiwał. Didn't sleep. Nie spał. Trained very, very poor. Dobrze nie trenował, bardzo słabo mu to szło. And thought he was the best in the world. I myślał, że jest najlepszy na świecie. But let's say somehow in 9 months ago. Ale gdzieś tak około 9 miesięcy temu. He started to live as a professional. Zaczął prowadzić taki tryb życia profesjonalisty. He trained much harder. Zaczął ciężej trenować. Eat right, sleep right, start read books, got in love. Fall in love. We can say this today. It's a good day to say fall in love is important also. Więc zaczął dobrze jeść, zaczął więcej spać, zaczął czytać książki i się zakochał. Mogę powiedzieć, że to jest chyba dobra rzecz. And today is a mature man. I dzisiaj mamy do czynienia z dojrzałym mężczyzną. It's completely different personality. He has done an extremely hard journey to be in a position where he can enter the pitch against Legia and be this performance. I zmieniła się zupełnie jego osobowość. I teraz już jest tak, jakby już przeszedł całą tą podróż, kiedy jest teraz gotowy, żeby wejść na boisko i żeby tak sobie radzić dobrze, jak na meczu z Legią. And not once during this time when we have been working together, he has come to me and been disappointed. He has been grateful because we give him a lot of education to become what it is today. I muszę powiedzieć, że ani razu w całej naszej podróży wspólnej z nim tutaj w zespole nie przyszedł do mnie i nie okazywał niezadowolenia. My dajemy mu bardzo dużo, dajemy mu wykształcenie, edukację, pokazujemy mu, jak się stać lepszym i on z tego korzysta. So in this case it ends up like this and he is probably, yeah, I think he come to my office today knocking and ask, coach, can I do anything more better than I did against Legia? Can I do more? I sami państwo widzicie, jakie są wyniki tej naszej pracy. I on dzisiaj przyszedł do mnie do ofisu, do mojego biura i zapytał się, trenerze, czy jeszcze coś mogę robić lepiej? Czy mogę jeszcze zrobić więcej? Czy mogę sobie lepiej radzić? For me, he's a diamond now. I know he will not be disappointed if he doesn't play from the beginning on Sunday because he will keep on working like we have agreed. And this is how he gets successful for sure. I dla mnie to jest prawdziwy diament i ja wiem, że on nie będzie czuł się niezadowolony, że będzie pracował coraz ciężej i tak jak się zresztą umawialiśmy, więc z pewnością da sobie radę. I'm extremely proud of him. Jestem niesamowicie dumny z niego.
Proszę bardzo. Panie trenerze, to jeszcze się zatrzymam przy tym zawodniku, ciesząc się z takiej jego przemiany. Czy dla pana to on jeszcze jest ciągle bocznym obrońcą? Czy już jednak jest bardziej stoperem? Czy też nie chce pan tak szufladkować zawodnika, wykorzystując po prostu jego walory, bo on sprawia wrażenie, że gdyby pan mu powiedział, trzeba zastąpić Kamila Grosickiego na skrzydle, to on to zrobi. You're right. Ma pan rację. And he will do it, and he will do it with confidence, and he will say that it's no problem, I will do it like Grosi, no problem. I on to zrobi, zrobi to z pewnością siebie i powie, nie ma sprawy, zagram tak jak Grosik. So for me it's, I can put him wherever, he will be great. Więc tak naprawdę mogę go wstawić gdziekolwiek i sobie poradzi w tym świetnie. Jeszcze pozwolę sobie zapytać, chociaż nie wiem, to może bardziej do Krzysztofa pytanie, czy klub odwołał się od kartki Leo Kutrisa w meczu z ŁKS-em Łódź, bo w programach niektórych telewizyjnych była sugestia, że absolutnie nie zasłużył na tą żółtą kartkę. On jeszcze nie pauzuje, ale już ma 3 kartki na koncie. Tak, tak, dokumenty zostały złożone. Odwołanie zostało złożone. Jeżeli mogę, jeszcze powrócę do kwestii tej związanej z młodzieżowcem, bo pan nas przyzwyczaił w tej rundzie do tego, że jest w tym pierwszym składzie. Czy brak młodzieżowca w meczu z Legią był spowodowany po pierwsze taktyką na spotkanie, klasą rywala, ale także meczem w Poznaniu z Lechem, który był bardzo intensywny i bardzo wyczerpujący nie tylko fizycznie, ale psychicznie, a mamy do czynienia z młodymi zawodnikami, których trzeba też odpowiednio dozować te wymagania, bo to są młode organizmy, żeby po prostu też nie zaszkodzić im. This is like a feeling I got before Legia. If we should go there with the feeling, we didn't win there, but we got 1 point, and for us it's very successful to go after 120 minutes to bring a point. But my thought about this was that we needed to do it that way. We did it to get this point. To tak bardziej mi chodzi o taką moją intuicję, o takie co, jak się czuję przed meczem. I w meczu z Legią właśnie tak czułem, że tak powinniśmy to zrobić. Nie wygraliśmy tego meczu, jednak udało nam się zdobyć punkt, szczególnie po 120 minucie, więc był to dla nas ogromny sukces. Więc takie miałem przeczucie, taką miałem intuicję i tak właśnie postąpiłem. Tak myślę. So, let's say it was more to make sure that we did everything to go successful from there. And Szyborek was playing in Lech just some days before in his 17. It's tough to go out against Legia again. And Marcel that enters the pitch is still not, he has trained 1 month now regularly with the team, and he has more time before he will be at his top level. So it was connected to opponent, but also to previous game against Lech, that we really was exhausted from. I musimy się upewnić, żeby że jak cokolwiek robimy, to żebyśmy mogli odnosić sukcesy. I ta moja decyzja, jeżeli chodzi o Przyborka, to właśnie chodziło o to, że on grał w meczu z Lechem. On ma dopiero 17 lat, więc ten mecz z Legią byłby dla niego za trudny po tak intensywnym meczu. I Marcel też... Marcel, ten Marcel Gowin? Yeah. Marcel against Lech, he went into the pitch and he played 60 minutes, I think, and he should also, he needed to some recovery before he is ready. So i Marcel grał 60 minut w meczu z Lechiem, więc też powinien, potrzebował sobie odpocząć. Więc ta decyzja zależy od tego, z kim gramy, kto jest naszym przeciwnikiem i w jakich meczach gracze grali poprzednio. Więc to wszystko, tak jak pan powiedział, ma pan rację, właśnie to biorę pod uwagę, podejmując tę decyzję. So our youth players is very, very youth. It's just Marcel. Młodzi. Juniorzy są bardzo, bardzo młodzi. It's just Marcel that has a little bit more experience and he needs more time in training before he's ready. Marcel jest troszeczkę starszy, ale on potrzebuje więcej czasu spędzić jeszcze na treningach, zanim będzie gotowy.
Proszę, Artur. Czy ma pan wrażenie, że z każdym meczem, z każdym zwycięstwem, czy też nawet z remisem z Legią, pana zespół rośnie w siłę, że jest coraz lepszy, także pod względem mentalnym, że wie, po co wychodzi na to boisko. Dotychczas udało się wygrać ze Śląskiem, z Radomiakiem, z ŁKS-em, a więc z tymi drużynami, z którymi przegraliśmy na wiosnę, jesienią, z którymi przegraliśmy. Nie udało się wygrać w meczu z Legią, ale moim zdaniem dlatego, że był ten mecz w Pucharze Polski i nieszczęśliwa sytuacja w naszym polu karnym z wybiciem piłki przez Kutrisa, który uprzedził bramkarza, bo Legia by nam gola nie strzeliła, a Pogoń jest w tej chwili dla mnie taką drużyną, która jest w stanie zadać jeden skuteczny cios i wygrać na boisku każdego przeciwnika. Czy też możemy liczyć na taką rozważną, mocną, dobrą grę za Zagłębiem i oczywiście zwycięstwo? And that we will be successful. I think we have shown that we can win in a different way. That we can win to be very stable and organized and be more defense-minded. And then we know that we have very offensive, skilled football players. So these two games we have needed to win, not win in Warsaw, but we needed to go through in the cup in Lech and take 1 point in Legia in a different way. Więc ja chcę powiedzieć, że my myślę, że pokazaliśmy, że umiemy wygrywać na różne sposoby. Przede wszystkim musimy się skupić na tym, żebyśmy byli stabilni i dobrze zorganizowani i skupiali się na obronie i wtedy możemy powiedzieć, że mamy dobrą drużynę ofensywną. Jeśli chodzi o te dwa ostatnie mecze w Pucharze, to tak jak w Warszawie musieliśmy zdobyć punkt z Lechem i z Legią, żeby sobie poradzić. And I see that the team is more comfortable to also work in these positions on the pitch. I też widzę, że nasz zespół czuje się coraz bardziej komfortowo grając na tych pozycjach na boisku. But still we will never forget about this. We will always remind ourselves that this is number one and then we will keep on being Pogoń on the pitch for sure. Nigdy nie zapomnimy o tym, że cały czas na boisku musimy zachowywać się tak, że jesteśmy Pogonią, wiemy, kim jesteśmy i jak to robimy. I o tym będziemy pamiętać. To jest nasz numer pierwszy na liście naszej do osiągnięcia na boisku. But I have never seen Pogoń and probably no other team that I have been working with willing to do so much for each other on the pitch. Never. Ale nigdy poprzednio nie widziałem, że zawodnicy Pogoń jest gotowa na to, żeby zrobić tak wiele dla sukcesu drużyny, jak teraz. So during these games everything has not been working, but everyone has been doing absolutely maximum these games to do whatever it takes to win or to take 1 point. I być może w tych meczach nie wszystko szło po naszej myśli, ale jestem przekonany, że wszyscy w 100% robili, dawali z siebie wszystko, żeby uzyskać ten wynik, żeby uzyskać te punkty. So if we play these games with some individual thoughts, I want to play like this, I want to do like this, then we have no chance. We need to stay to the team's best. Gdybyśmy mieli takie podejście indywidualne w tych grach, że każdy coś chce robić po swojemu, grać dla siebie, to by nam się to nie udało. A musimy zostać razem jako zespół i grać jako zespół cały czas. Pozwolę sobie jeszcze jedno pytanie zadać. Panie trenerze, bardzo szybko zostały sprzedane niemal wszystkie bilety na mecz z Zagłębiem. Być może jeszcze dziś jakaś część trafi niewykorzystanych przez partnerów biznesowych klubu i Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin-Portowcy do otwartej sprzedaży, ale generalnie bardzo szybko te wejściówki się rozeszły na niedzielny mecz, a Zagłębie przy całym szacunku do tej drużyny, do tego klubu, no to nie jest taki topowy zespół, na który kibice zawsze przychodzą, typu Legia, Lech, Raków. To nie jest taki zespół z czołówki. Jak piłkarze na to zareagowali, że jest takie olbrzymie zainteresowanie ich meczami? Czy to ich jeszcze bardziej nakręca pozytywnie? No, I think we have shown the supporters that come to
Poznań, that come to Warsaw, that look at the TV, that we are willing to do everything for Pogon, and they are willing to do everything for Pogon, and this connect us in a very strong power that will be very hard to beat in the future. And I hope this is the new Pogon that come, the supporters come here, and we will be strong together. No, my pokazaliśmy jako zespół kibicom, że robimy, dajemy z siebie wszystko, żeby wygrywać. Kibicom, którzy przyjechali do Poznania, do Warszawy z nami, i my dajemy z siebie wszystko i oni też dają z siebie wszystko. I w ten sposób tworzy się pomiędzy nami taka silna więź, i to będzie podstawa tej nowej Pogoni, która będzie zupełnie nowym zespołem, będzie wygrywała. And there's nothing more beautiful than to go out and motivating to go out here to the full stadium. Nothing. It's absolutely perfect. I nie ma nic piękniejszego i bardziej motywującego niż wyjście na boisko przy pełnym stadionie.